Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was zarówno tutaj na Facebooku, jak i na YouTubie i na TikToku. Zobaczymy, czy ktoś dzisiaj będzie, czy ktoś dzisiaj dołączy do live'a w taki trochę wyjątkowy, nietypowy dzień. Dajcie znać, czy jesteście. Napiszcie, skąd się łączycie, bo dzisiaj chcę Wam powiedzieć troszkę. O, jest Joasia. Cześć Joasiu. Chcę Wam trochę powiedzieć o prawie rezonansu. Kto jeszcze jest z nami? Jest Joasia. Napisz Joasiu, skąd się łączysz. Napiszcie, skąd się łączycie. Zobaczymy, jaką siatkę energetyczną tworzymy. Jest Viola. Super. Violetta. Małgorzata. Cześć kochanie. Napisz, skąd się łączysz. Karolina. Wspaniale Was widzieć, dziewczyny. Bardzo się cieszę. Jest Ania, cudownie. Ja tutaj, słuchajcie, dookoła się obłożyłam moimi książkami, bo też chciałam się przy okazji szerzenia miłości i świadomości przypomnieć o nich. Może też tutaj dla... Ale to później. Dla Was TikTokowych znajomych, bo też są osoby z TikToka dzisiaj z nami. Jest Ewunia. Ewelinka, cześć kochanie, Mazowsze, proszę bardzo, Stargard Gdański. Jest jeszcze z nami Agunia, Agato, to już wiem, że koło Łodzi, Piotrków Trybunalski, Mazowsze, proszę bardzo, więc mamy taką Lublin. Nie wiem, co ja tu robię, ale skoro już jestem, no Piotrku, nie ma przypadków, że się tutaj znalazłeś. Właściwie nic się nie dzieje przez przypadek i to też jest, słuchajcie, wiadomość, która łączy się z prawem rezonansu i łączy się z tym, co się dzieje w świecie. Bo wiele osób, zaczyna od tego, może odniosę się do tego, ma takie wrażenie, że biedni ludzie, tak, z punktu widzenia takiego ludzkiego, emocjonalnego, można powiedzieć tak, ale ja już od bardzo dawna przestałam wierzyć jakiekolwiek przypadki, w przypadkowość w tym świecie. I wiem, jestem o tym przekonana, że każdy spotyka się z tym, z czym ma się spotkać. Że wszyscy znajdujemy się w jakiejś sytuacji za każdym razem. Czy to będzie sytuacja banalna, czy to będzie sytuacja tak trudna, jak ta, która dzisiaj została świat, albo świat zastał tę sytuację, to mimo wszystko mam poczucie, że nie ma tu żadnego przypadku. Że każdy, kto jest, jest w tym po prostu, bo ma być. Nie chcę powiedzieć, że chciał się znaleźć, żeby to nie było oczywiście w ten sposób zrozumiane. Cześć Marzenko, cześć kochanie. Ale z jakiegoś powodu, z jakiegoś jakby z innej perspektywy, wyższej, głębszej, nie wiem jak nazwać, szerszej, osoby, które się znajdują w tej sytuacji, miały się znaleźć. Dziękuję bardzo. Kuler napisał, ekstra stylistę ma pani. Dziękuję bardzo. To ja sama. Viola napisała, ja też nie wiem, pokazało mi się prawo rezonansu i wciągnęło mnie to cudownie. Bardzo się cieszę, bo też widzę, że jesteście nowymi osobami, dlatego postaram się Wam opowiedzieć dzisiaj na tyle interesująco i na tyle tak treściwie, chociaż nie wiem, czy osoby nowe wiedzą, ale moje live zwykle trwają około godzinki, także jeżeli macie ten czas, to ja zapraszam, żebyście zostali, bo live ze mną no, nie trwają 15 minut. Joasia, cześć, jestem z Warszawy, ale teraz wracam z okolic Rzeszowa. Pozdrawiam Was serdecznie. Cudownie, jest Justynka. Cudownie, witam Was bardzo serdecznie. Ja Reggio Calabria, czyli południe Włoch, więc łączę się z Wami w takiej pięknej siatce. Otóż słuchajcie, jedna najważniejsza sprawa, reguła, zasada, prawo, w jakim funkcjonuje wszechświat, to prawo równowagi. Chcę, żebyście pamiętali, że energia zawsze, cześć Aneczko, cześć kochanie,
Energia zawsze dąży do zera, do wyrównania. I to jest, słuchajcie, widoczne na naszej drodze rozwoju. To jest to, co ja mówię o tym tak zwanym zerze, o złotym środku. Kiedy na przykład byliśmy po jednej stronie, nazywam to minusem, byliśmy w jakiejś czarnej dziurze w naszym życiu i w pewnym momencie nagle zaczynamy się przebudzać, zaczynamy się rozwijać. I bardzo często jest tak, że przechodzimy na tą drugą stronę mocy, wydaje nam się na lepszą, tak? No bo porównujemy to do tego momentu, do tego czasu, w którym żyliśmy i skoro chcieliśmy coś zmienić w naszym życiu, to znaczy, że teraz zaczynamy to odrzucać, bo to nam się nie podoba, przestaje nam się podobać, no bo przecież wtedy było jakoś, byliśmy w jakiejś sytuacji, z której chcieliśmy wyjść, my chcieliśmy zmienić nasz sposób myślenia, chcieliśmy przejść na drugą stronę mocy. I zauważcie, że jeżeli byliśmy po jednej stronie i teraz nagle chcemy przechylić to na drugą stronę, to nie jesteśmy w środku. Będzie nam się cały czas pokazywało dla przypomnienia, cześć Monia kochanie, dla przypomnienia to, co nas najbardziej drażni w stosunku do tego, kim byliśmy, gdzie byliśmy, jacy byliśmy. Co to znaczy? Dziękuję za serduszka, kochani. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Cześć Dominiczko, cześć kochanie. Cześć Skarbeńku. O, Tamara też jest z nami. Cześć Dagmarko. Tamara, Dagmara, bardzo podobnie. Pozdrawiam wszystkich w tym wyjątkowym dniu. Pozdrawiam, kochanie. Więc bardzo często jest tak, że zobaczcie, zauważcie to. Kto z Was jest w jakiejś ścieżce rozwojowej, ma szansę to zaobserwować, a ten, kto już troszkę poszedł gdzieś dalej i przeszedł z tego minusa na plus i potem z plusa zrównoważył się w zerze, ten wie już to najlepiej z własnego doświadczenia. Ja też to przechodziłam, zwykle każdy to przechodzi, ale potem zaraz Wam powiem, jak to wszystko się ma właśnie do prawa rezonansu, prawa przyciągania. Więc zaczynam od takich podstaw, żeby Wam uzmysłowić, że wszechświat zawsze dąży do równowagi. I dla wszechświata jedna ważna sprawa. Nie ma znaczenia, co my nazwiemy, że coś jest dobre jako energia albo złe. Tu w ogóle nie ma znaczenia dla energii. Okej? Dla energii ma znaczenie równowaga. A jeżeli dla energii ma znaczenie równowaga, a nie to, czy ona jest dobra czy zła, to nie miejmy poczucia, że czasami brakuje jakiejś boskiej sprawiedliwości. Bo tu w ogóle nie chodzi o sprawiedliwość, żeby to było jasne. Tu w ogóle nie chodzi o to, że jakieś dobro ma wygrać, a zło ma przegrać, bo tak się dzieje w bajkach. A to, co się dzieje w rzeczywistości energetycznej, to jest tylko wyrównanie do środka, do zera, do złotego środka. I teraz, jak to się dzieje? Jeżeli wracam do tego naszego przejścia z minusa na plus w trakcie naszego rozwoju i dlaczego to się wszystko przekłada na właśnie prawo rezonansu i o co chodzi? Jeżeli byliśmy w czarnej dziurze, czyli byliśmy na przykład, tak jak ja, byłam w takim okresie mojego życia przez 33 lata, teraz mam 44, więc przez większość mojego życia, dopóki się nie ocknęłam, nie przebudziłam, nie spotkałam z zagrożeniem śmierci, z zagrożeniem właściwie, znaczy z widmem śmierci, z zagrożeniem życia, to wtedy po prostu totalnie spałam. I byłam radosna oczywiście, zawsze byłam optymistycznie nastawiona do życia, pomimo tego, że spotykało mnie ciągle coś, ciągle jakieś kłody pod nogi. Cierpiałam chronicznie na brak miłości, cierpiałam chronicznie na brak poczucia wartości, cierpiałam chronicznie na poczucie samotności, na poczucie totalnego, nie wiem, totalnego bycia na rozdrożu, totalnego zapomnienia. Byłam pogrążona absolutnie w strachu, w smutku, który wypierałam bardzo wielokrotnie. Pamiętam, jak zdarzało mi się wiele wieczorów, wiele nocy, które zapijałam sama albo przed komputerem, na różnych czatach, tylko dlatego, że po prostu szukałam bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo miłości, której mi gdzieś
po prostu brakowało, bo tak to odczuwałam. Uważałam, że świat jest niesprawiedliwy, że inne mają partnerów, a ja przecież jestem taka fantastyczna, bo właśnie u mnie wyrosło do tego bardzo duże ego i bardzo silne poczucie, że takiej powierzchowne poczucie wartości, że ja przecież jestem taka super, ale wewnątrz byłam krucha jak po prostu skrzydła motyla. Wiele razy płakałam po nocach, bo pomimo tego, że za dnia ubierałam wysokie szpilki, pokazywałam ludziom totalnie jakiś inny obrazek, tak, w nocy po prostu wyłam do księżyca. I powiem wam, że w momencie, kiedy zaczęłam się rozwijać, kiedy nagle bach, doświadczyłam tego mojego zderzenia się ze ścianą, zaczęłam się totalnie zmieniać. Zaczęłam odrzucać wszystko. Zaczęłam odrzucać to, że mam naturalnie piękne, srebrzyste niteczki na głowie. To też jest efekt w pewnym momencie tego, że zaczęłam odrzucać. Zaczęłam totalnie iść w tak zwaną miss naturę. Zaczęłam odrzucać dbanie o siebie, malowanie, farbowanie włosów, ubieranie się w jakiś sposób. To wszystko zaczęłam odrzucać, bo zaczęłam iść w taką drogę rozwoju duchowego, takiego, które wszyscy znamy jako rozwój duchowy. I wtedy, kiedy napotykałam, oczywiście miałam być teraz już taka łagodna, miałam być już taka uświęcona, i wszystkie silne babki, które spotykałam na swojej drodze, to oczywiście były moje lustra z wcześniejszego okresu czasu. I one mnie bardzo drażniły. Albo je chciałam zmieniać, albo im chciałam pokazać, gdzie robią jakiś błąd, gdzie popełniają błąd, gdzie ja popełniałam błąd i chciałam je nawracać, albo po prostu je gdzieś ganiłam, bo one mnie drażniły. Dlaczego? Dlatego, że jak byłam tam, na tym minusie i przeszłam potem na tak zwany plus, zaczęłam się czuć lepsza, że ja już to mam ze sobą, ja już to zrobiłam w związku z powyższym. Hej, 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 jestem wyżej od ciebie. I znowu wychodziła taka pycha i poczucie wyższości w stosunku do tychże osób. I tu na zewnątrz znowu kreowałam pewien obrazek sama przed sobą, bo tak naprawdę nie robiłam tego celowo, nie robiłam tego świadomie, że ach, to dzisiaj pokażę się światu, jaka jestem, a w środku gdzieś tam się z czymś kotuję. To było wszystko w procesie, to wszystko się mi pokazywało kroczek po kroczku i zaczęłam to wszystko obserwować, rozumieć, zauważać, że tu dalej nie ma równowagi, że ja dalej coś wypieram, a jeżeli wypieram, to nie ma miejsca na siebie, nie ma miejsca na miłość, nie ma miejsca jakby na tą równowagę i cały czas jakby w moim życiu pojawiają się takie sytuacje, żeby do tej równowagi, wiecie, dorównać, a tu ciągle pod górę, ciągle pod górę. I wtedy zdałam sobie sprawę, że jak jest cały czas pod górę, że jak jest cały czas wiatr w oczy i kłody pod nogi, to znaczy, że my się gdzieś kopiemy z tym życiem, jak z koniem, który no po prostu jak nas kopnie, to wiadomo, że nas kopnie, no i my tego konika możemy sobie próbować kopać, ale jak koń zamachnie kopytem po prostu nogą, to nas połamie, tak? I sytuacja była taka, że wtedy zrozumiałam, że kiedy jesteśmy w złotym środku, kiedy jesteśmy w równowadze, to wtedy tak naprawdę, kochani, dopiero jest to wszystko lekkie. A kiedy jesteśmy w równowadze? W równowadze jesteśmy wtedy, kiedy mamy w sobie zgodę, akceptację, która jest częścią miłości do siebie, która jest częścią tego wewnętrznego spokoju, wdzięczności, radości za to, co jest i za to, jaka jestem, jaka byłam po tej stronie, jaka jestem i jaka będę. Jest tutaj otwarcie się na wszystko i pozwolenie sobie, że ja mogę. Dlatego dzisiaj ja mogę być i w makijażu i bez, mogę być i w szpilkach i bez. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Dlatego, że i tak jest dla mnie ok. Po prostu, w zależności od mojego humoru, nastroju, widzimisię i tego, jaką mam ochotę. Ale do czego zmierzam? Jeżeli podstawowym prawem, regułą wszechświata jest prawo równowagi, to rezonans, prawo rezonansu ma tutaj ogromne znaczenie. Dlatego, że
Tak jak mówił Joe Dispenza, tu jakby wszechświat w ogóle nie słucha tego, czego my chcemy. On nie słucha tego, czego chcesz, czego pragniesz. Wszechświat jest energią i wszechświat ma pewne określone scenariusze w danej wibracji i odpowiada na to, kim jesteś. Co to znaczy? Odpowiada na to, jaką masz świadomość tego, kim jesteś. Jaką masz świadomość oznacza, na ile jesteś świadomy tego, co na starcie w 95% jest nieuświadomione. Czyli innymi słowy, jest to pytanie o to, jak bardzo znasz swoją podświadomość. Twoja świadomość jest wprost proporcjonalna do podświadomości, której nie znasz albo którą znasz. Czyli jeżeli na starcie przyjmijmy, że większość ludzi, 98-9% ludzkości, ma świadomość na poziomie 2-3%, załóżmy 5 do równego rachunku, a 95% to nasza podświadomość, która nami automatycznie steruje. I na to są dowody i badania naukowe. To nie jest tak, że ja sobie gdzieś wymyślam jakieś bzdurki, chmurki i wam tutaj o tym opowiadam, tylko jest to dowiedzione z zakresu badań psychologii. Witaj, witaj, Janetko. I tutaj witaj, Izuniu. Dzień dobry. I słuchajcie, i to jest, i zaraz powiem, co to jeszcze, co to jest być w punkcie zero. Albo odniosę cię, Wiolu, do mojego YouTube'a, bo tam jest taki specjalny live, też nagrany o złotym środku, ale to za chwilkę. Wrócę do tego, tylko nie chcę stracić wątku. I chyba straciłam wątek, ale wróć, może mi przypomnicie, bo straciłam wątek. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi, bo się po prostu wybiłam. Nie czytam komentarzy. Koniec, nie czytam komentarzy. Już teraz po prostu, dopiero jak do tego wrócę. Dopiero jak się zatrzymam i wtedy do was wrócę. Zmierzałam do tego z prawem rezonansu, z prawem przyciągania. Dajcie mi znać. Są badania, no właśnie, są badania. Dziękuję. Że 95% to działanie z podświadomości, czyli jesteśmy zaprogramowani od 0 do 7 się programujemy, od 7 do 12 utwierdzamy się w tych programach, coś dochodzi nowego, coś się koryguje i tak dalej. Po 12 roku życia już tylko odpalamy guzik. Czyli cały czas właśnie z tego samego bach, 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 bach nawigujemy. I to jest nasz start. Taką mamy świadomość. 5% do 95% nieświadomości, czyli podświadomości. I w momencie, kiedy zaczynamy poszerzać świadomość, to zaczynamy poszerzać świadomość o to, bo wyobraźcie sobie, że jest jakieś 100%. To nie jest tak, że 95% zostanie w podświadomości, a tu będę coś dodawać dalej 5, 10, 15%, tak? Świadomości. No nie. Jeżeli 95 i 5 to jest jakaś pełnia, jakaś jedna kula, to jeżeli gdzieś to jak w algebrze, wiecie, jak gdzieś coś dodam, to gdzieś coś muszę odjąć. Co to znaczy? Czyli pogłębiając to, czego nie wiem o sobie z poziomu podświadomości, zaczynam poszerzać świadomość o sobie samej. Czyli o tym automatycznym kimś, czymś, co tak naprawdę samo z siebie odpala się już właśnie tym guzikiem. Dlatego wracamy tutaj do dzieciństwa, do przekonań, do relacji z rodzicami, do źródła. Wracamy do źródła. W momencie, jak poszerza się nasza świadomość, to automatycznie zmienia się nasza wewnętrzna wibracja, zmienia się nasza postawa, zmienia się nasz światopogląd, zmienia się praktycznie widzenie nas samych, bo wszystko zaczyna się od nas, i widzenie świata, widzenie innych ludzi. Wszystko ulega zmianie, pomimo tego, że rzeczywistość jest dalej taka sama. Czyli dookoła rzeczywistość jest ta sama, ale ona już wygląda zupełnie inaczej. Ona zaczyna być widziana z zupełnie innej perspektywy, bo świadomość zmienia nam perspektywę. To trochę tak, jakbyśmy wcześniej widzieli tylko wycinek
danego obrazka, albo tylko z jakiejś jednej strony. Natomiast wyższa perspektywa sprawia, że widzimy większą całość. Ja to porównywałam kiedyś do tego, że znamy na przykład topografię naszego miasta z perspektywy jazdy samochodem. I jest ok, tylko nie wiemy, czy tam za chwilę nie będzie jakiś korek, skręcając z automatu w prawo, bo tak droga prowadzi do pracy, do koleżanki, do kogoś, do miejsca, do którego chcemy dojechać. Ale gdybyśmy mieli rzut z góry, jak z helikoptera, i to byśmy wiedzieli, że tam jest korek, i wiedzielibyśmy, że możemy inną drogą dojechać do celu, do którego chcemy dojechać. Tak samo jest ze świadomością. Jeśli jesteśmy jak jesteśmy w 95%, cześć moje kochanie, w podświadomości, to my nie mamy tego rozpoznania i jedziemy z tego automatyzmu w jakąś drogę, gdzie możemy spotkać się z jakimś ogromnym, kolosalnym korkiem, o którego istnieniu nie mamy pojęcia, bo nie mamy widoku z góry, nie mamy tej perspektywy. Więc David Hawkins w swojej tabeli, zapraszam, żebyście się zapoznali z tabelą świadomości Hawkinsa. Jak sobie wpiszecie w Google tabelę świadomości Hawkinsa, to Wam się wyświetli cała masa różnych tablic, które są dokładnie tą samą tablicą. I tam on poświęcił całe swoje życie, Hawkins, na to, żeby badać kinestezę naszych wibracji, tego, w jaki sposób wibrują dane emocje i jakie wibracje tak naprawdę są dopasowane do tego, co w nas się znajduje. Jeżeli mówimy o wstydzie, wstyd jest najniżej wibrującą emocją. On wibruje od 0 do od 20 do 30, on wibruje na 20, tak? Następnie poczucie winy to już jest 30, więc to są te najniżej wibrujące emocje. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ludzkość jest jak w bagnie, uwikłana w bagnie po czubek głowy, w czym właśnie w tych najbardziej na samym dole wibrujących, ściągających w dół emocjach. Ludzie, emocje, którą najbardziej negatywną emocję, którą mają w sobie, to nie jest strach. Strach również jest ciężki. Strach to jest mniej więcej poziom 100, przy czym 500 to miłość, przy czym 540 w górę to radość, 600 spokój. Więc mówimy tu o takich przestrzeniach różnic. Ale jeżeli wibrujemy i ludzkość wibruje głównie na bazie wstydu, na 20, na poczuciu winy, na 30, bo tak jesteśmy kulturowo wychowywani, to naprawdę, kochani, pomimo tego, że my chcemy robić różne rzeczy, chcemy zmian dokonywać, to my tego w życiu nie zrobimy, dlatego że po prostu w środku wibrujemy tak ciężko, że stąd kreujemy naszą rzeczywistość. I nawet jak jesteśmy w momencie przechodzenia z tego minusa na plus, to i tak potem będziemy musieli wyrównać się do zera. Zero to jest poziom, już odpowiadam do wcześniejszego zapytania, to jest ten poziom, w którym jesteśmy w akceptacji, pełnej akceptacji do samych siebie i w akceptacji do innych. Cześć kochana, cześć Laura, witaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o te wibracje, to te wibracje są tak naprawdę tym, w jaki sposób działa cały wszechświat. Znaczy one są, te wibracje dostosowują się do wydarzeń, które są jakby na drzewie. Wyobraźcie sobie takie drzewo. Może ja Wam tutaj narysuję, bo wzięłam sobie specjalnie coś do rysowania. Narysuję Wam drzewo. Ok? Niech to będzie takie drzewo. I na tym drzewie, poczekajcie, zaraz Wam pokażę.
rosną sobie różne owoce. Znaczy rosną sobie owoce na całym tym drzewie. Jeżeli my zaczynamy gdzieś z tego poziomu i zaczynamy sięgać w tą stronę przy takiej wibracji, to tutaj wszystkie jabłka, które się zdarzą na tej linii, to wszystkie owoce, jabłka, załóżmy, nie wiem, cokolwiek, pomarańcze, to tutaj, jeżeli tu wibrujemy na poziomie wstydu, to będziemy spotykać takie sytuacje w naszym życiu, które będą się z tym wstydem musiały jakoś połączyć i będą musiały wejść w rezonans i będą musiały wyrównać to, co się dzieje. Te energie dążą do tego, żeby się złapać i do tego, żeby po prostu się jakby do siebie dopasować. Jeżeli wibrujemy tutaj, a ktoś inny wibruje sobie na przykład tutaj, tak, i tutaj niech będzie 500 miłość, to wiadomo jest, że ktoś stąd nie dostanie tego scenariusza. Nie doświadczy tego scenariusza, który jest przewidziany dla tej wibracji. Bo między tym a tym jest cała przestrzeń niewiedzy o sobie. Jest cała przestrzeń braku świadomości, braku samoświadomości na temat tego, kim jestem. I to, co mówi Joe Dispenza, wszechświat nie odpowiada na twoje chcę, on odpowiada na twoje kim jesteś. Czyli to, co my chcemy, nasze chcieństwa, nasze cele, marzenia, mapy, plany, projekty, same w sobie nie mają żadnego znaczenia. Coś z tego się może wydarzyć, ale i tak się zrekompensuje z tego poziomu, musi się do tego poziomu dostosować rzeczywistość. Musi się do tego poziomu dostosować, dlatego że tu jest to, co przyciąga. To, co przyciąga, to, co rezonuje ode mnie, to jakby ja nie jestem tutaj przez przypadek. Ja nie jestem tu jakaś oderwana od tej energii. Ja z tą energią po prostu rezonuję. I tak, jak dzisiaj jest ten dzień, w którym wiele oczu jest skupionych na jednego człowieka i go przeklina, to dla wszechświata to nie ma znaczenia, czy to niby jest dobre, że my go przeklinamy. Dla wszechświata ma znaczenie, że nagle idzie jakiś tsunami energetyczne w kierunku tego człowieka. A co się dzieje paradoksalnie, jeżeli ten człowiek jest sam, a tu napływa tsunami ze świata? Co będzie robił wszechświat? Wszechświat będzie dążył do równowagi, bo tu tego tsunami będzie za dużo i będzie robił wszystko, żeby pomóc temu człowiekowi, na którego dziś wszyscy wow. Bo tak działa prawo równowagi, w którym działa prawo rezonansu. To jest energia, to my ją nazywamy jakąś energią złą, dobrą. Tu w ogóle nie ma żadnego podziału. Po prostu to jest kwestia ilości skumulowanej energii bądź takiej, która jest w przepływie. Jeśli jesteśmy w energii wstydu, w poczuciu winy, to jasne, również nasze centra energetyczne są poblokowane i wtedy wszystko ma swoje przełożenie również na ciało. Po prostu. To wszystko jest ze sobą połączone, ale to jest tak proste. To jest tak proste, bo wszystko, jak zrozumiecie, że działa na zasadzie rezonansu i nie z głowy, a z serca przede wszystkim, głowa potem tylko obrabia to w formę, to naprawdę to jest proste jak konstrukcja cepa. Viola pyta, a jak się
Teleportować. Jak się stać, kiedy siedzisz w błotku, dając radość, afirmując, wyobrażając sobie, staniesz się radosny? Nie. To jest tak zwany plasterek, który bardzo często jest bardzo powszechnie stosowany. To się nazywa przyklejanie plasterka na sączącą się ranę. Nie. Nie przykleja się plasterka afirmacjami, zapisywaniem sobie czegoś na kartkach, wyobrażając sobie, że staniesz się radosny. Nie. Jeżeli stoisz w błotku, tak jak napisałaś, Wiolu, to jeżeli, pierwsze, co musimy zrobić, to zobaczyć, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czyli, okej, mam błotko. Załóżmy, niech to będzie jakiś obszar konkretny, niech to będzie na przykład związki albo pieniądze, cokolwiek. Jestem w jakimś błocie. I teraz trzeba odwrócić lustro do siebie. Czyli najpierw robimy tak, że lustro jest odwrócone na zewnątrz, mówimy: jestem w błocie, widzę błoto, zawsze mi się to przytrafia, on jest zły, ona jest zła, nie mam kasy, coś na zewnątrz, jest jakiś powód, który sprawia, że tak się dzieje. Nie, odwracamy lustro. Odwracamy lustro i nie dlatego, żeby sobie wbijać szpilety i teraz się ukrzyżować po prostu na krzyżu. Bo tu nie chodzi o jakieś własne harakiri, ani nie chodzi o masochizm, tylko chodzi o to, żebyśmy w tym momencie zobaczyli i przypomnieli sobie, że to my mamy sprawczość, że to my jesteśmy w jakimś rezonansie. A co sprawia największy rezonans? Ja wam napiszę. Jest takie jedno słowo, które wibracje. Jest takie jedno słowo, które jest odpowiedzialne za nasze wibracje. Napiszcie mi, czy wiecie, jakie to słowo, a ja wam zaraz dopiszę, czym to jest. Przepraszam za tutaj tłukące się bransoletki. Już wam tu piszę. Ok, nikt nic nie napisał. Aha, początki były trudne, ale nie wiedziałam, od czego zacząć. Tak, początki zwykle są trudne. Dobra, to słowo to przekonania. Przekonania. A przekonania to myśli i doświadczenia z dzieciństwa, to wszystko, co się tutaj działo między 0 a 7. Tak naprawdę jeszcze w okresie prenatalnym i przed, ale żeby już ułatwić Wam tego live'a, to niech będzie 0 a 7 plus emocje. Tutaj napisała Justynka uczucia, tak, słowo kocham, wdzięczność. Nie chodzi mi o jedno słowo. To, co generalnie sprawia, bo już wdzięczność i kocham, tu miłość, uczucia, to jest element przekonań. Przekonanie by nie istniało. Cześć, Monia, kochani. Przekonanie by nie istniało i nie miało żadnej mocy, gdyby nie było bardzo silnie połączone z emocją. I zaczynamy. Wstyd, poczucie winy, apatia, żal, strach, złość, tak? I idziemy sobie w górę. I to właśnie pewne przekonania, za które walczymy. Za racje, o które walczymy, które racje czym są? No są tymi przekonaniami. Jeżeli mamy program, że muszę udowodnić moją rację, żeby być kimś, bo czuję się nikim i o to walczę, albo jeżeli, jak nie, to wtedy będę mieć wrażenie, że odniosłam porażkę, więc wstyd z porażki, poczucie winy, że przegrałam, poczucie małości i te wszystkie rzeczy razem ze sobą skumulowane, one sprawiają, że mamy jakieś przekonania i te przekonania łączą się w jakiś łańcuszek. Z tego przekonania wynika inne, z tego wynika inne, z tego wynika inne. I czasami jest tak, że do jednej małej rzeczy są dziesiątki przekonań, o których nawet istnieniu nie wiemy. Bo pytanie, cześć Sylwek, pytanie jest o to,
jak, że on, o to, żeby nie naklejać plasterka, żeby nie naklejać plasterka na, cześć Aniu, kochanie, na to, że jesteśmy w błocie. Nie afirmacja wtedy, tylko odwrócenie lustra i zobaczenie, w jakie ja przekonania wierzę, że tak wibruję. Skoro ta sytuacja, tak live będzie zapisany, będzie tutaj dla TikTokowiczów, live będzie na YouTubie, na moim kanale Dagmara Szymańska albo na tutaj Facebooku, również Dagmara Szymańska i profil prywatny i też będzie na fanpage'u. Więc jeżeli odwracam lustro, widzę moją sytuację, widzę bagienko, to zastanawiam się, jakie są dominujące we mnie wibracje, czyli emocje i jakie przekonania odpalają te emocje. Jakie przekonania sprawiają, że ja się boję. Bo jeżeli się czegoś boję, to ja muszę wiedzieć, czego ja się boję. Ja wiem, czego ja się boję. Przecież jak sobie zadam pytanie, czego się boję, to umiem na to odpowiedzieć. I wtedy wychodzą przekonania. Czego się wstydzę, wychodzą przekonania. Z racji czego czuję poczucie winy, wychodzą przekonania. Słuchajcie, i tutaj do tego, żebyśmy dotarli do przekonań, wystarczy kartka i długopis. I chwila prawdy ze sobą. To nie będzie miłe spotkanie z prawdą. Ja zawsze powtarzam, i to są cytaty w moich książkach, prawda nie boli, boli odpadanie iluzji. Ktoś tutaj pisze, Aneta. Nie do końca wiem. No to chcesz nowy samochód, to bez względu na to, ile masz w kieszeni, iść do salonu, wsiąść w samochód. W tym momencie wysyłasz energię i ona dla ciebie pracuje. Tylko nie odpuszczaj, nie wątp w to marzenie. No tak niestety, kochana, to nie działa, że mogę iść do salonu samochodowego i sobie wsiąść w samochód i nie odpuszczać w marzeniu tego marzenia, bo tu wcale nie chodzi właśnie o marzenie. I wcale nie chodzi o to, żeby iść w ten sposób z intencją kradzieży czy wyjechania samochodem z salonu samochodowego, jeśli na przykład nie mam na to pieniędzy, ponieważ obfitość, która przyjdzie do mnie, żeby zrealizował mi się dany samochód jako marzenie, ona przyjdzie z racji tego, że moja wibracja jest taka i nie trzeba będzie nikomu kraść samochodu z salonu samochodowego, żeby go mieć. Właśnie tu jest to myślenie błędne, w które ludzie popadają. Dobra, no to jak teraz tak, no to wiesz, no to idź, myśl sobie tylko wibrując pozytywnie właśnie na przykład do salonu samochodowego, weź idź tam normalnie sobie wsiądź i wyjedź, podtrzymuj wibrację tego marzenia, przecież to w ogóle nie chodzi o marzenie, bo umysł, wszechświat doskonale wie, my w sercu wiemy, jakie jest marzenie. Okej, ja nie mówię, że kraść, no to co, źle zrozumiałaś, dobra, to weź napisz to tak, żeby można było zrozumieć. Nie chodzi, wiecie, o to, żeby wsiąść do samochodu, do salonu, iść i wsiąść do samochodu, podtrzymując silnie to marzenie. To w ogóle nie chodzi o marzenia. Tu chodzi o to, że jeżeli jesteśmy ze sobą właśnie w tym poziomie zera, w poziomie totalnej akceptacji dla siebie, w każdym naszym aspekcie, to jesteśmy w totalnej wdzięczności, miłości, spokoju, radości. A jeżeli jesteśmy w tych wibracjach, to nam wszystko przychodzi i nie wiemy skąd. My nie musimy się zastanawiać, skąd do mnie przyjdzie to auto. Nagle z jakiegoś projektu przyjdą pieniądze, za które ja sobie będę mogła kupić ten samochód. Ale ja również, jak mam inne wibracje, ludzie o innych wibracjach mają też trochę inną perspektywę tego, co chcą robić. Chcą pomagać zwykle, aby świat stawał się piękniejszy, chcą się rozwijać razem z rozwijaniem innych i chcą jakby dzielić się własną drogą. Z tego też zarabiają pieniądze i z tego realizują swoje marzenia w zupełnie taki, można powiedzieć, łatwy sposób, bo to przychodzi łatwo. Tu już nie trzeba, wiecie, zastanawiać się w jaki sposób. To po prostu przychodzi, to się wszystko dzieje. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli odwrócimy do siebie to lustro i zrobimy sobie introspekcję, zajrzymy w nasze przekonania, zobaczymy, jakie mamy emocje, które dominują, to teraz jest kwestia pracy nad tym. I teraz jak wygląda praca nad tym? Praca nad tym to też nie jest kwestia tego, że dobra, mam przekonanie A i zamieniam je na przekonanie B, czyli odkryłam, że właściwie to, nie wiem, wstydzę się czegoś, bo boję się oceny innych, nie chcę i tak dalej, więc mam jakieś przekonanie, że
na przykład ludzie nie powinni o mnie wiedzieć, ponieważ mogą to wykorzystać przeciwko mnie. Jeżeli mam taki strach i wstyd i noszę pełno sekretów, to będą się pojawiać takie sytuacje, żebym ja w końcu, wiecie, z tego wyszła, żebym się przestała bać tego, co pomyślą, powiedzą o mnie inni, bo oni zawsze powiedzą to, co chcą. I będzie tak na początku, że jak podejmiemy decyzję o tym, że nas to już rybka, to zaczną się takie sytuacje pojawiać, że nie będzie to dla nas rybka tak zwana. Okej, że będziemy właśnie tutaj mieli największe wyzwanie, żeby zaakceptować to, co się pojawia. To nie wystarczy sobie tylko powiedzieć, dobra, to od teraz ja już w ogóle akceptuję siebie, wszystkie swoje sekrety i cokolwiek by nie powiedzieli, to ja już się tego nie wstydzę. No i dopiero wtedy przyjdzie lawina. Dopiero wtedy przyjdzie wszystko to, z czym my się będziemy mogli naprawdę skonfrontować, czy ta koherencja jest zachowana, czyli to nowe, nasze nowe postanowienie, że my tutaj już teraz się nie będziemy wstydzić naszych sekretów, jest spójne z tym, że jesteśmy teraz odważni. Odwaga już wibruje wyżej i musimy przejść przez odwagę do neutralności, żebyśmy przeszli wyżej do poziomu racjonalnego, a potem serca. Poczekajcie, bo tutaj mam komentarz odnośnie samochodu. No właśnie, jestem w dobrych wibracjach. Kupiłam nowy z salonu, ale rok wcześniej byłam go poczuć w sercu. Okej, dobra. Bo to było tak napisane, że kochanie, nie wiadomo było, jak to odebrać, ale przynajmniej jak ktoś miał jakąś inną, być może inne pytanie, inną wizję tego, jak się przyciąga, to być może odpowiedziałam na to, więc tak, jak byłaś w dobrych wibracjach przez rok i sobie wcześniej o czymś wymarzyłaś, ale mimo wszystko skupiałaś się właśnie na tym, żeby wibrować, to się stało. I czasami jest tak, że będzie się to mniej więcej robiło w około rok, czasem dwóch. Ale w momencie, kiedy zaczniemy jeszcze zaglądać do siebie bardziej w głąb, to manifestacja dzieje się bardzo szybko. Manifestacja dzieje się czasami, naprawdę czasami jest tak, że skutek wyprzedza przyczynę. Może dziać się naprawdę natychmiastowo. Nie trzeba już czekać roku czy dwóch, tylko czasami dzieje się coś w dzień, w tydzień, w kilka godzin, owszem, czasami w parę miesięcy. Wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy przekonani, gotowi. Więc zmierzam do tego, że w momencie, kiedy zaczniemy do siebie zaglądać, to zacznie się pojawiać test koherencji. Czyli test, gdzie życie nas będzie trochę testowało. A tak naprawdę to nie chodzi o to, że życie, że ktoś nas testuje, że Bóg nas testuje, bo nikt nas tutaj nie testuje. My sami poprzez zmianę naszych wibracji trochę będziemy jak takie, wiecie, dziecko, które się uczy chodzić. Bo będziemy po prostu między tymi a tymi wibracjami, tu szli do góry, tutaj jakaś bęcka będzie, tu będziemy szli do góry, tu jakaś bęcka będzie. I to mniej więcej tak będzie wyglądało. Ta zmiana tej naszej stałej wibracji, bo teraz tak, tu chodzi o wibrację dominującą. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się na chwilkę, wiecie, medytacją wprawiali o wibracje po prostu wysokie, bo to będą chwilówki. To będą chwilówki, które nic nie dają. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli jakiś przeważający stan, bo nawet ten człowiek, który wibruje bardzo nisko, przecież on idzie na imprezę, on ma swoje momenty wow, on ma swoje momenty radości, on ma swoje momenty, w których naprawdę z serca się cieszy. Ale to są momenty. Natomiast w drugą stronę, kiedy idziemy trochę do góry i na przykład jesteśmy w wibracji radości, miłości, wdzięczności, to momenty też mogą być takie, że spadniemy w dół, tak zwanie, że dopadnie nas jakiś marazm, jakiś strach, jakiś wstyd, jakieś coś. Też nas może dopaść, ale szybciutko sobie przypomnimy i się to wszystko rozpuści. O czym sobie przypomnimy? O równowadze i znów wracamy do punktu zero. O równowadze, o tym, że to jest najważniejsze prawo wszechświata, czyli o tym, że znów gdzieś jest jakaś dysproporcja, albo wibruje do góry, albo wibruje za bardzo na dół. I tu nie chodzi o to, żeby się, wiecie, podpompowywać do jakiegoś takiego stanu haju i w ogóle, tylko chodzi o to, żeby to stało się
naszym naturalnym stanem. A naturalnym stanem się stanie, im bardziej będzie się poszerzać świadomość o to, kim jestem, czyli zgłębiając naszą podświadomość. I teraz tak, znów bardzo ważny aspekt, żeby zrozumieć nasze przekonania i żeby ich nie zamieniać tylko i wyłącznie, dobra, to miałam przekonanie, że nie wierzę w siebie, miałam przekonanie, że coś tam, to teraz sobie zmienię, że wierzę w siebie. Albo właśnie a propos tego wstydu, no dobra, no nie, tu się wstydzę, no to zamienię sobie, że teraz już się nie będę wstydzić. To nie działa, to z głowy nie działa. I dlatego tu będzie ten moment na to sprawdzanie, na sprawdzanie, na sprawdzanie. Ale co więcej, bardzo ważnym aspektem jest rozpoznanie dla świadomości, dla rozumu, rozpoznanie źródła, skąd się to wzięło. A wszystko się wzięło od naszego nukleofamiliare, czyli od naszych rodziców w naszym dzieciństwie. Wiele osób oczywiście jest tak lojalnych w stosunku do rodziców, że choćby nie wiadomo, co im zrobili, albo wygląda to na przykład na zewnątrz, że nic złego nie zrobili, często mają taką tendencję do chronienia. Bo nie, 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 miałam cudownych rodziców, ale jeżeli masz do dupy życie, jeżeli jesteś z niego niezadowolona, jeżeli nie jesteś szczęśliwa, spełniona, radosna, to znaczy, że gdzieś twoja podświadomość stworzyła taką barierę tylko po to, żeby tam nie zaglądnąć. To jest jedna z pułapek. Takich pułapek jest bardzo wiele. Od 12 lat pracuję z ludźmi, od 12 lat pracuję z własnym umysłem i znam go jak własną kieszeń. Uwielbiam umysł, kocham umysł, bo jest po prostu cudowny, ale potrafi tak nas wziąć pod włos, że naprawdę nie jest to czasami proste, żeby to zobaczyć. Wiele razy sama się potykałam i sama wielu rzeczy nie widziałam. I jak to mówię właśnie w moich książkach, prawda nie boli, boli odpadanie iluzji, to wtedy po prostu boli najbardziej. Boli najbardziej właśnie to zderzenie się z prawdą. Manifestacja jest błyskawiczna, sama nieraz się przekonałam, mówi Monika, teraz precyzuję to, czego chcę, super. Dziękuję za serduszko, Ewelinko, Sylwester napisał, sorry, nie mogę się skupić, sorry, nie chcę cię już rozpraszać. Hania napisała, fantastyczny, inspirujący przekaz, dziękuję i pozdrawiam, bardzo proszę. Piotrek, a co, gdy nagle pojawia się szczere, radosne, wdzięczne wybaczenie rodzicom? Okej, może się pojawić, oczywiście, ale najczęściej To jest trochę tak, że jak pojawia się takie wybaczenie, to najczęściej gdzieś pod spodem, to jest takie bardzo subtelne. Posłuchajcie teraz, to jest bardzo subtelne. Pod spodem może się pojawić poczucie lepszości. Poczucie wyższości nad tymi rodzicami. Bo ja wybaczam. Prawdą jest, i to jest następna bardzo naga prawda, że nie ma nikomu nic do wybaczenia. Tu nie chodzi w ogóle o wybaczenie. Tu chodzi o zrozumienie, że gram. Tu chodzi o zrozumienie, że weszłam w jakąś rolę przypisaną mi w tym życiu. I nikt to tutaj nie zawinił. Ani oni, ani ja. Tak naprawdę Klauduniu, kochanie, sobie też nie. Tu chodzi tylko i wyłącznie o akceptację, o uznanie siebie, ale to jest jeszcze wyższy troszkę level, w którym mamy odwagę do zaakceptowania świadomości i tożsamości ja Bóg. Bo czy Bóg ma komukolwiek coś do wybaczenia? Nie. Bóg, który jest religijnym Bogiem, że za dobro wynagradza, za złe karze, to może i wybacza. Ale ja nie mówię o takim Bogu. Ja mówię o miłości, która jest Bogiem. Więc to są właśnie, to jest taka subtelna pułapka umysłu, że coś gdzieś komuś ktoś wybaczy, że jakoś wybaczę. Tu chodzi o akceptację i zrozumienie tego i poczucie z zupełnie innej przestrzeni. Tym jest Embrace Therapy, tym jest metoda, której jestem autorem, tadam, którą
której to metody uczę moich przyszłych terapeutów, na przykład na Akademii Embrace i Akademii Terapeuty Embrace Therapy, która właśnie rusza kolejna, trzecia edycja roczna lub półtora roczna, w zależności od tego, czy chcemy proces Insight, czy Insight i Outside, również z byciem certyfikowanym, licencjonowanym terapeutą Embrace Therapy, 3 marca, także już niedługo. I na to Was również zapraszam do wzięcia pod uwagę. Proces dla wielu wydać się może długi, dla innych może kosztowny, ale słuchajcie, kochani, inwestycja w siebie na poziomie tak głębokim, tak holistycznym, tak wielowymiarowym, za każdym razem słyszę z ust moich terapeutów, nie ma ceny. Więc tu też, wiecie, można próbować robić szybko, ale tu chodzi o to, żeby zrobić dobrze. Po prostu tu chodzi o to, żeby zrobić dobrze. Czekajcie, bo tutaj mam też od właśnie Anetki. Teraz mam tak, że jak chcę zarobić określoną sumę pieniędzy, to zaraz przychodzą z każdej strony. Super. I to jest właśnie, to już jest to, że ty już masz jakąś wibrację, jakąś świadomość. I teraz takie twoje pragnienie jest manifestowane po prostu. Ty się nie musisz zajmować tym, jak, z jakich stron przyjdą te pieniądze, po prostu one przychodzą. Czym się wibruje, to się dostaje. Jak wibrujemy złością, dostajemy więcej złego i odwrotnie, absolutnie tak. Uwielbiam takie tematy, od lat się tym interesuję, wspaniale. Ja zaczęłam od medytacji oraz filmu Sekret. Haha, kto nie zaczynał od Sekretu? Ja dostałam Sekret, książkę właśnie w 2009 roku, czy jakoś tak, 9-10, od mojej przyjaciółki ówczesnej, Magdy. Jeśli nas ogląda, to pozdrawiam. I dostałam piękną dedykację i pamiętam, że to też było dla mnie takie wow, wow. Miałam wtedy 33 lata i no i tak, 32, 33 i to było dla mnie mega, mega, mega otwierające. Chyba każdy zaczynał gdzieś od Sekretu i myślę, że Ronda zrobiła fantastyczną robotę w sposób bardzo prosty, spisując, zbierając do kupy wyznania różnych osób, które zajmują się właśnie rozwojem osobistym, duchowym i które w przepiękny sposób mogły o tym opowiedzieć. Także to, słuchajcie, super. Ania napisała: mega flow, Daga, mega przekaz, kocham Cię, ja Ciebie też kocham, to już wiesz. Zapraszam, dla mnie to była wisienka na torcie. Dzięki, Monia. Dziękuję Wam bardzo. Dominika, bezcenne. A Piotrek napisał: świetna odpowiedź. O, kochani, bardzo Wam dziękuję. Ile już mamy? 53 minuty. No to słuchajcie, dzisiaj coś krótki ten live, naprawdę. Aż się nie poznaję. Aż się nie poznaję, że 53 minuty to naprawdę krótko, słuchajcie. Karolinka jest z nami również. A, raz w roku spisuję własnoręcznie wszystkie cele, plany, dostosowuję wibracje i na koniec roku skreślam. Fantastycznie, bo najważniejsza jest właśnie w tym momencie świadomość i ta świadomość jest połączona z naszą dominującą wibracją. Jest taki moment, pisze Marzenka, kiedy nagle wszystko klika i czujesz tylko wdzięczność i miłość do wszystkiego i wszystkich. Oczywiście zaczynając od siebie. 2 lata po zakończeniu Akademii Embrace Therapy, po krokach w przód i w tył i w przód, po wielu procesach moich z klientami poszło coś, co teraz rozwala system. Love. Marzenko, kochanie, dziękuję. Marzenka to również moja certyfikowana, licencjonowana terapeutka Embrace Therapy. Tadam! Piotrek, co wobec tego jest podstawą i fundamentem? Pytanie bardzo dobre, bardzo dobre. Postaram się teraz na nie odpowiedzieć. Podstawą i fundamentem jest postawa. Co to znaczy? Możliwości mamy wiele. Internet jest pełen możliwości. Świat jest pełen możliwości. Facebook i TikTok kryje w sobie ogrom możliwości i to, w jaki sposób weźmiemy tego TikToka i będziemy go przewijać, czy ten Facebook,
również jest w gestii naszej decyzji. Więc chodzi o postawę. Co mam na myśli? Mam na myśli otwartość do pracy ze sobą, otwartość do tego, że nie wiem, pomimo tego, że dużo już wiem, pomimo tego, że coś tam już zrobiłem ze sobą, to jednak stawiam się do jakiejś nauki, do zobaczenia czegoś głębiej, więc otwartość. Gotowość, czyli bycie gotowym na to, tak? Uważność, chcę obserwować siebie w tym procesie. Otwieram się na to, że będę uważna, że będę słuchać siebie, swoich myśli, swoich uczuć. I tak, Dominczko, zaufanie, ale to przychodzi właśnie z tym procesem świadomości, więc jakby zaufanie jest konsekwencją pewnej decyzji, pewnej naszej postawy, bo to jest tak, że tego konia do wodopoju możemy doprowadzić. Co z tego, że wodopój jest pełny, jak konia nie zmusimy do tego, żeby otworzył paszczę. Po prostu. Więc chodzi o to, żebyśmy byli gotowi na zajrzenie do siebie. Wiecie, ja często słyszę od ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiam tak zupełnie prywatnie, którzy mówią, ale ja się boję tam zaglądać. Ale ja nie chcę tam zaglądać. Jakby co najmniej tam siedział jakiś, słuchajcie, potwór z Loch Ness, który miałby nas po prostu tam zjeść. I on nas je, od środka nas je. Dlaczego? Dlatego, że on nas gryzie i je. Bo on tym sposobem mówi, zobacz mnie. Przecież ja cię już tak kąsam, ja cię już tak gryzę, ja cię już tak zjadam od środka. Bo ja chcę jednego. Chcę, żebyś mnie pokochał, pokochała. Żebyś mnie zobaczyła. To są cały czas potrzeby tego małego dzieciaczka. Tego siedmiolatka maksymalnie. Który potrzebuje miłości, uwagi, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, uznania. Dlatego chodzi o pewną gotowość, o postawę, otwartość, gotowość, uważność, obecność, o gotowość na taki wewnętrzny mindfulness i również na to, że zajrzę tam, wrócę do mojego dzieciństwa i może nie będzie kolorowo, jak chciałam, żeby były drzwi zamknięte i chciałam zostawić tam ten różowy obrazek albo zostawić ze sobą pewnego rodzaju jakieś wcale niefajne obrazki. Trzeba tam wrócić. To jest ta odwaga stanięcia do siebie. Wtedy pojawia się zaufanie. To, co Dominika napisała, to właśnie chodzi, że pomimo strachu wchodzimy w to dokładnie. I to automatycznie poszerza zaufanie. Dziękuję, będę wpadać. Wspaniale prowadzisz live, uciekam do pracy. Anetko, pięknej pracy, ja ci życzę. Chciałabym powiedzieć, odpocznij tego wieczoru, ale skoro idziesz do pracy, to bądź wypoczęta w twojej pracy. Jak podnosić wibracje? Wibracje, słuchajcie. Słuchajcie, bo można oczywiście wprowadzać się w stany medytacyjne, można. Ale i to też róbcie. Nie mówię, żebyście tego nie robili, bo absolutnie to też możecie robić. Ale te wibracje będą się podnosić automatycznie. To będzie takie wprost proporcjonalne, jak do poszerzającej się świadomości. Bo w momencie, kiedy poszerza się świadomość, wtedy zmienia się też często, bardzo często, nie zawsze, ale często, zmieniają się nawyki żywieniowe, zmieniają się nawyki myśleniowe, zmieniają się tyle rzeczy, które nam się zaczynają podobać, a które być może wcześniej nam się nie podobały, nie zwracaliśmy na nie uwagi. I będzie tak, że przejdziemy właśnie na tą drugą stronę mocy w pewnym momencie, po to, żeby doświadczyć, że może być inaczej, a potem tym kolejnym krokiem będzie właśnie już ten balans i ta równowaga, że może być i to, i to. I tak jak wcześniej na przykład, wiecie, w moim gdzieś świecie była muzyka na przykład, nie wiem, house, muzyka trance'owa, tak? Jeździłam na Mayday, i było trensowo, tak potem przeszłam na, wiecie, 432 Hz, muzyka ambient, medytacyjna i było om. Czajcie, o co chodzi?
I to było przejście z minusa na plus. Tak? To nie działo się oczywiście tak na pstryknięcie palcem. To było wszystko w procesie. A dziś nie ma to dla mnie znaczenia. Uwielbiam sobie odpalić czasami house i pobawić się przy house'ie z moim mężem i po prostu potańczyć też w domu, powygłupiać się, czy jak jadę gdzieś w aucie, bo mam taką ochotę. Czasami mam ochotę na totalny chill, ambient. A muzykę, wiecie, relaksacyjną, totalnie cichą i spokojną. I kiedy z kolei byłam na tej drugiej części księżyca, gdzie miałam wyparte na house trance i tak dalej, no i wtedy uważałabym to za co to za jakieś, wiecie, mało świadome ludki. No, bo wtedy wypierałam jeszcze tą część siebie. Tak potem, w momencie, kiedy właśnie już mamy zgodę na wszystko w sobie i u innych, i zostawiamy to w ogóle w czasie, nie przyspieszamy niczyjego rozwoju, naszego rozwoju, po prostu dajemy sobie na płynięcie, na ten flow taki życiowy, to te wibracje się same po prostu podnoszą, bo im bardziej zaglądamy do siebie, tym te wibracje się automatycznie podnoszą. Ale. I bo zmieniają się, tak jak mówię, te nasze pewne nawyki egzystencjalne, łącznie z żywieniowymi. Przecież przez 4 lata też byłam totalnie wege, a przez rok wcześniej wegetarianką byłam, a teraz od roku jestem z powrotem wegetarianką, z pozwoleniem sobie na jedzenie jajek, ryb i serów. No więc wiecie, ja przecież przez 4 lata bym sama do siebie strzelała, ale to było. Ja nie mówię, że ja na przykład mięsa nie zjem. Po prostu czuję, że ono by mi teraz nie smakowało, tak? Bo nawet gdzieś jak powąchałam, po tak sobie pomyślałam, że mogłabym spróbować. Nie chcę, po prostu nie mam takiej potrzeby, ale mam w sobie otwartość, że gdybym znalazła się w takiej sytuacji, w której nie byłoby nic innego, a miałabym bardzo silną potrzebę głodu na przykład, to jestem otwarta na to, że to mogłabym zrobić, popełnić takie przestępstwo, bo dla mnie wcześniej to byłoby mega przestępstwo. Więc w tym momencie mam pozwolenie w sobie na to, że po prostu mogę i to, i to, i to, i to. Więc to jest efekt pracy ze sobą po prostu. Ja wam jeszcze tutaj właśnie wrzucę link z Akademii, jakbyście mieli ochotę. Jakby ktoś jeszcze nie znał tego linka, to bardzo proszę, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Osoby, które z TikToka są zainteresowane, napiszcie najlepiej, gdzie napiszcie. Znajdźcie mnie na Facebooku, kurczę. Bo na tym TikToku to pisać nie można. A tu widzę, że jest jakiś. O, już jest. I już się pojawiło, więc już macie w komentarzu. Dobrze. Kochani, no to widzicie, godzinka i 3 minutki. Teraz czuję, że dopełniłam mój live'owy obowiązek. W cudzysłowie godzinowy. I ponieważ tak, Facebookowi użytkownicy widzą z tej strony dwie pozycje moich książek: Boski Umysł i Przez Umysł do Pełni. To są pozycje, które możecie znaleźć w wydawnictwie Virgo Books przez V. To samo wydawnictwo, które wydaje Hawkinsa, które wydaje Berta Hellingera. Więc cieszę się, że również zdecydowali się na to, że jestem wśród takich autorów z nimi. A to są te książeczki dla TikTokowych moich znajomych. Może po prostu zrobię jakieś zdjęcie, czy jakiś TikTok o tych książkach. Nic o nich chyba na TikToku jeszcze nie mówiłam. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Proszę, zadbajcie o siebie. Zadbajcie tak naprawdę o Wasz rozwój, bo rozwój świadomości to jest jedyne lekarstwo na to, żeby pojawiła się, wydobyła się miłość. Książki już kupione. Dziękuję bardzo, Karolinko. Dziękuję. Cudownego zaczytania. Daj znać.
Jak? Treść. I do zobaczenia. Do zobaczenia już niedługo. W czwartek przyszły na live mnie nie będzie, dlatego że w czwartek przyszły rusza. Trzecia edycja Akademii Embrace, co oznacza, że będę z moimi studentami, kursantami i terapeutami. Będziemy właśnie robić live'a powitalnego. Kocham Was, przytulam. Dziękuję za dzisiaj. Świetne 60 minut. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Świetny live. A ja Wam dziękuję za te Wasze komentarze. I serio? Nie widać tego, co piszę? Nie. Dopiero teraz przeczytałam. Serio? Nie widać tego, co piszę? Nie, 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 nie. Wcześniej już patrzę w dół. Nie. Wcześniej miałam tylko Anetkę. Było Twoje cześć wszystkim, Laura. I dopiero teraz, czyli jakby od początku zamykasz i kończysz. Jesteś kochana, dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, to jak mnie widzicie, to jest tylko i wyłącznie wasz filtr. Czyli tak, gdzieś jest przestrzeń w was na widzenie was samych. I to jest cudowne, bo to, jak widzicie innych, to tak naprawdę jest świadectwem tego, jak patrzycie na siebie albo jaki macie potencjał. I już pewną otwartość, żeby również na samych siebie tak spojrzeć. Okej. Ale jazda. Ja się pytam i czuję się ignorowana. Moja kochana. Lauretko, nie mam od ciebie żadnych komentarzy, ale zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Czasami tak się dzieje. Przepraszam, że jeszcze przedłużam. Tak się dzieje czasami na sesjach. Jest sesja, tak, sesja oczywiście internetowa, czyli online, i nagle wchodzimy w jakiś temat, i nagle obraz się zacina, koniec, musimy poczekać 2 sekundy, 3 sekundy, wchodzimy z powrotem, albo jakiś zgrzyt, albo miałam tak z klientką, że się pojawiało sam, kciuk się pojawiał, słuchajcie, w momentach, kiedy sam się pojawiał, no w ogóle nic nie dotykało, wiecie, na Zoomie, bach, kciuk. Zrywałyśmy boki, bo no, po prostu pole działało. Mam pytanie, dawaj, Laura. Jeszcze odpowiem, bo skoro piszesz, że pisałaś, ale jakoś się nie pojawiało, to też właśnie chcę powiedzieć, że to też nie było przez przypadek, że to, że ty się czułaś ignorowana, jest już lustrem dla ciebie, że jest jakieś poczucie, że ktoś cię może zignorować. Czyli teraz zobacz, co tam się pojawia. Czy się pojawia wstyd, czy się pojawia poczucie winy, czy się pojawia smutek z tego powodu, że ktoś cię może zignorować, czy się pojawia strach, tak? Bo to są rzeczy i zobacz, jakie tam są przekonania. I co z tego, że ktoś mnie ignoruje? No bo to też jest ważne. Co tam jest za tym? I teraz pytanie. Mama czy tata czuli się ignorowani w życiu? Albo w relacji z mamą czy z tatą byłam bardziej ignorowana w stosunku do kogo? Do rodzeństwa czy do właśnie drugiego rodzica? Niesprawiedliwość, pomyślałam. Zobaczcie, i teraz koncept sprawiedliwości, niesprawiedliwość. Kto był w domu taki, że walczył o sprawiedliwość, czyli walczył z niesprawiedliwością? Wiecie, jaki ja miałam. Jaki ja miałam tutaj, wow, strasznie silny też program na to, że trzeba walczyć o sprawiedliwość, sprawiedliwość i prawda. No, tak było, było. No i tutaj oczywiście Laura napisała, ale się poddałam. Dobrze, to wracam. Jest już pytanie. Do kogo jest Twoja akademia? Lauretko, dla wszystkich, którzy są gotowi. Roczny proces Insight w Akademii Embrace jest do siebie i tylko kończy się tu, czyli dla każdego, kto chce po prostu zajrzeć do siebie w głąb, kto chce poznać siebie, kto chce doświadczyć miłości, kto chce rozpoznać swoje programy, kody, wszystko, chce zmienić swoje życie, bo to jest krok w jedną stronę. To jest one-way ticket i tam nie ma już potem wyjścia. Jak wejdziesz i skończysz, to już jesteś w totalnie innym miejscu niż jesteś dzisiaj. Półtora roczny proces, czyli dodatkowo pół roku, jest dla osób, które chcą, już dziś wiedzą, że chcą być terapeutami. Chcą się nauczyć metody Embrace Therapy, pracować tą metodą, ale to również można w trakcie odkryć. Dlatego jest możliwość w trakcie dokupienia tej drugiej części. Nie trzeba już dzisiaj się decydować na cały,
Można sobie to podzielić na te dwie części, jak ktoś na przykład chce. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zapraszam Cię do siebie na kanał YouTube Dagmara Szymańska, dlatego że tam nagrałam godzinę 20, osobny live na temat Akademii i tego, co tam właśnie jest. Więc jeżeli masz ochotę zobaczyć więcej, to zapraszam właśnie na YouTube albo na mailu napisz mi, bo też na moim profilu jest mail, więc możesz sobie napisać do mnie maila i wtedy też ci wyślę informację. Czy to dobry pomysł teraz? Co znaczy teraz? Co znaczy dobry pomysł teraz? Czy dziękuję, że przedłużyłaś specjalnie dla mnie. Bardzo proszę, może ktoś z nowych osób też miał takie zapytanie, może nie pytał, a po prostu pomyślał sobie, wow, czytam jej w myślach, ale to wszystko dzięki Laurze. Ale wszystko dzieje się po coś, oczywiście nie ma przypadków. Daj mi tylko znać, co to znaczy, czy to jest dobry pomysł teraz. Czy odnosisz się do sytuacji, która dzisiaj zastała świat, czy do jakiejś swojej sytuacji, bo ja nie znam twojej sytuacji, natomiast to, czy ty jesteś gotowa, to wiesz tylko ty. Ja nie mogę nikogo ani zmusić, ani nakłaniać, ani nagabywać, ani przekonywać, bo to w ogóle nie jest ten poziom klienta, który ja przyciągam, którego ja chcę. Moim wymarzonym klientem jest klient, który jest gotowy i który chce. I tacy ludzie przychodzą do Akademii. I tacy ludzie zgłaszają się do mnie. Ja piszę, ale nie wszystko wchodzi. Kochanie, to napisz do mnie maila. Jest napisany w bio, albo po prostu pod jakimś ostatnim filmikiem napisz komentarz. To ja, Laura, i wtedy ja już ci tam odpiszę, tak żebym po prostu miała, bo tutaj też mam jakąś wiadomość, ale to nie to. Także, Laura. Okej, napiszę, super. Napisz w komentarzu jakimś pod ostatnim filmikiem, to mi się wyświetli i ja wtedy się z tobą już spiszę. Albo napisz maila. Dziękuję, bardzo proszę. Kochani, także dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To tyle. Ja naprawdę nikogo nie przekonuję, bo nie tracę na to czasu, nie tracę na to energii i nie zależy mi na osobach, żeby przekonywać, tak, do tego, że proponuję coś wartościowego. Ja chcę, żeby ktoś, kto zobaczy w tę wartość, był już przekonany, przyszedł i był wdzięczny za swoją decyzję i za to, że tutaj jest i się może rozwijać. Więc naprawdę, naprawdę oszczędzam sobie przede wszystkim tego, żeby przekonywać do czegoś na siłę. To nie tędy droga, a już na pewno nie do akademii. Życzę Wam, kochani, cudownego wieczoru. Życzę wspaniałości i tego, co każdemu z Was, każdemu z nas właściwie jest potrzebne do dalszego rozwoju. Kocham, pozdrawiam, przytulam i do zobaczenia. Po prostu.